Cześć, jestem Łukasz, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj będzie kolejne zestawienie polecanych zestawów komputerowych do gier na lipiec 2022. Na początek zobaczmy, co się zmieniało w poprzednim miesiącu, czyli w miesiącu czerwiec i z czym wchodzimy do lipca. Przede wszystkim stało się, w końcu potaniały i to mocno potaniały karty graficzne. Niektóre ceny spadły około 500 zł, niektóre nawet wyżej, także niektóre komputery naprawdę sporo potaniały i to jest właśnie zasługą tych kart graficznych. To właśnie one tutaj grają główne skrzypce w cenach i w aktualizacji cen poniższych zestawów komputerowych. Oczywiście jest jeszcze kilka drobnych zmian, ale o tym też będzie przy konkretnych zestawach. Także lecimy z zestawami na lipiec. Pierwszy zestaw za 2,5 tysiąca złotych na platformie AMD. Mamy tutaj Ryzena 5 5600G, do tego kulerek z Lentium PC Spartan 5 Max, płyta główna Gigabyte'a na chipsecie B450, 16 GB RAM, Kioxia 1 TB, no i oczywiście zasilacz 500W Vero L3. To wszystko będzie mieć za nieco ponad 2000 złotych. Czyli 2246 dokładnie. Kolejny zestaw z tych tańszych to zestawienie za 3000 zł na platformie Intela. Mamy tutaj Core i3 10 generacji 10100F, również 16 GB RAM, Kioxia 1 TB, zasilacz 500W z Lentium PC Vero L3 na konwerterach DC-DC. No i tutaj jako grafika będzie Radeon RX 6500 XT. Co prawda jego cena troszkę drżeje, ale jeżeli chcecie przeoszczędzić, a nie przeszkadza wam trochę większy hałas, to zawsze można pokusić się na Power Colora, ale z jednym wentylatorem. Także będzie sporo głośniej, no ale jeżeli komuś nie przeszkadza, liczy tylko na wydajność, to myślę, że można się gdzieś delikatnie zastanowić. Kolejny zestaw też jest blisko 3000 zł, niestety jest troszeczkę droższy, ale za to otrzymujemy dużo wydajniejszy procesor również Intela, czyli również Core i3, ale nie 10, a 12 generację, czyli 12100F. Oczywiście do kooperacji też będzie Radeon 6500 XT, 16 GB RAMu, płyta główna na chipsecie B660 DS3H od Gigabyte'a, oczywiście pamięć DDR4. 1 TB Kioxia, no i zasilacz Lentium PC Vero L3. Także tutaj też możemy troszkę przyoszczędzić, bądź troszkę więcej stracić. Zestaw jest taki za około 3-3,5 tysiąca złotych. Całkiem ciekawa propozycja, jak na przykład na zestaw taki komunijny. Tym razem nieco drożej, ale jeszcze bardziej ciekawie, ponieważ tutaj mamy w zasadzie tą samą platformę podstawową opartą na procesorze Intel Core i3 12 generacji 12100F, ale za kartę graficzną będzie tutaj Radeon RX 6600. Pamiętacie, jeszcze bez XT i on ma całkiem fajną cenę 1500 zł, więc jeżeli szukacie taniej karty graficznej, to są właśnie jedne właśnie z tych obniżek kilkuset złotowych, więc warto się zastanowić, a ten zestaw naprawdę bardzo fajnie wypada i wyrwiemy taki zestaw za 3610 zł na obecną chwilę, więc bardzo przyzwoicie. No cóż, jeżeli mamy do wydania troszkę więcej, czyli około 4000 zł na komputer, to też tutaj przewidziałem tą samą platformę Intela na procesorze Core i3 12100F, 16 GB pamięci RAM DDR4, do tego Kioxia 1 TB, zasilacz 500W Vero L3, ale tutaj zmiana i tutaj będzie Radeon RX 6600 XT i muszę wam powiedzieć, że jest w bardzo atrakcyjnej cenie, bo Power Colora model kupimy za 1669 zł, czyli no niemal 800 zł taniej
niż miesiąc temu, bodajże na niektórych sklepach no też są niektóre ceny trochę wyższe. Jeżeli ktoś chce troszkę inny model, mamy tutaj za 1800 zł XAVX-a. Także ceny naprawdę bardzo fajne i muszę przyznać, że sam zakupiłem właśnie tą kartę do jednego z budowanych zestawów, ale o tym za chwileczkę. No dobrze, kolejny zestaw, to pasuje zrobić troszkę zmian. Tutaj będzie zmiana platformy na platformę AMD. Wykorzystany procesor to jest AMD Ryzen 5 5600 w połączeniu również z Radeonem 6600XT. Do chłodzenia procesora wykorzystam tutaj procesor Silentium PC Fera 5. Płytę główną Gigabyte'a na chipsetie B550 Gaming X, oczywiście 16 GB pamięci RAM od Patriot 3600, Kioxia 1 TB, zasilacz Be Quieta, PurePower 11, 600W, oczywiście w wersji niemodularnej, ale za to cena jest dość rozsądna. No i wspomniany ten Radeonik. Wszystko wychodzi około 4400 zł. Jest to zestaw właśnie, który wykorzystywałem do budowy jednego z komputerów dla koleżanki, taki zestaw komunijny. Oczywiście będą jakieś drobne zmiany, jednakże cała baza łącznie z kartą graficzną Ryzenem, płytą główną, została właśnie zamówiona. Także jak najbardziej polecam, bardzo ciekawy zestaw, przede wszystkim za te niezbyt wysokie pieniądze. No ale wiecie, za te same pieniądze złożymy też na i5 od Intela. I tutaj jest kolejny zestaw na 12400F, czyli 12 generacja i5 z zablokowanym mnożnikiem. Tutaj też będzie do chłodzenia Fera 5. Co prawda jest to tylko i5, ale zawsze warto postawić na lepszą kulturę pracy, a jest to tylko 125 zł, więc niedużo i jak najbardziej warto. Płyta główna S-Rocka na B660M, czyli format Micro ATX, o tym musicie pamiętać. Jeżeli kupicie dużą budowę, to będzie troszkę nam tam powietrze, że tak powiem, się goniło. Pamięci to Patriot 16 GB, 3600 CL18, Kioxia 1 TB, no i ten sam zasilacz Be Quieta PurePower 11 o mocy 600W z 80+ Gold. Karta graficzna? No również nasz Radeonik za 1669. Grafika oczywiście poglądowa, bo zawsze sprzęty się zmieniają. Więc kolejny zestaw bardzo godny rozważenia. Cena bardzo podobna niż na platformie AMD, więc każdy może wybrać coś dla siebie. No dobrze, idźmy dalej, postawmy troszkę większą kwotę. Mamy tutaj zestaw za 5000 zł. Tym razem wracamy do AMD Ryzena 5600. W zasadzie zestaw podobny ten, co był przed chwilą omawiany. Natomiast zmieniła się karta graficzna na GeForce RTX 3060 Titanium, który też ma dość fajną cenę. Jak widać od Inno 3D, wyrwiemy go za 2500 zł, no bez złotóweczki. Czyli według mnie też bardzo atrakcyjny zestawik. Było AMD, jest i Intel. Taki sam zestaw możemy złożyć na platformie Intela, czyli też mam tutaj i5 12400F zablokowanym mnożnikiem, schłodzoną Ferą 5 na S-Rocku B560 M Pro RS na pamięciach DDR4 od Patriota, 3600 CL18, Kioxia 1 TB i zasilacz Be Quieta PurePower 600W z 80+ Gold. I to wszystko będzie współpracowało i zasilało NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti za 5190 zł, 199 zł, czyli cena jeszcze jak najbardziej dobra, tym bardziej zestaw o bardzo wysokiej wydajności. Ta i5 jest naprawdę bardzo wydajna, zresztą tak samo jak nasze Ryzen 5600. No ale proszę, zawsze można złożyć zestaw droższy, tak więc tutaj większą różnicą oczywiście będziemy inwestować bardziej w wydajność w grach, tak więc zestaw bazowy zostaje taki sam, natomiast zmieniamy dwie rzeczy. Przede wszystkim karta graficzna RTX 3070, który kosztuje 3149 zł, natomiast został też zmieniony zasilacz na mocniejszy, lepsiejszy, czyli XPG Core Reactor 850W,
czystej mocy i który nadal jest w dość atrakcyjnej cenie 499 zł. Bardzo, że tak powiem, się cieszę, że ta cena się utrzymuje, bo jest to całkiem dobra cena jak za tak wysoką moc na platformie CWT, ten zasilacz jest oparty. Bardzo ciekawy, bardzo dobry zasilacz i przede wszystkim o kompaktowych rozmiarach. Także bardzo wydajny zestaw i za niego wydamy niecałe 6000 zł. No nic, tylko brać i grać. Tym razem mamy kolejny zestaw, nieco droższy i tutaj zmiana już polegała też tylko na wymianie karty graficznej i będziemy tutaj mieli GeForce RTX 3070 wersji Titanium. I za cały taki zestaw będziemy musieli się wykosztować 6339 zł. Oczywiście zasilacz już jest mocniejszy, z odpowiednim zapasem do tych nowych kart graficznych, które jak wiemy w piku no, potrafią sobie pociągnąć troszkę przez te kilka milisekund. No dobrze, jakbyście chcieli wydać jeszcze nieco więcej i posiadać jeszcze wydajniejszy zestaw komputerowy, no cóż, tutaj proponuję zmienić procesor na i5-12600K, czyli model z odblokowanym mnożnikiem. Tutaj też jest zmieniony układ chłodzenia na nieco wydajniejszy, czyli Silentium PC Fera 5, ale w wersji Dual Fan. Płyta Gigabyte na Z690, czyli mamy już platformę Z, nie B. Bardzo fajna płyta, sam ją używam w platformie testowej, dokładnie z tym samym procesorem i muszę przyznać, że naprawdę świetnie się spisuje, nie ma żadnych problemów nawet na 5 GHz, więc jak najbardziej ten zestaw dobrze współgra. Patriot 16 GB i tutaj też zmiana jest kolejna, zmieniony został dysk, akurat w tym momencie był troszkę niedostępny Kingston. Natomiast jest troszkę tańszy Patriot Viper VPN 110, który ma bardzo porównywalne parametry, no i ma dodatkowe chłodzenie, więc myślę, że też bardzo dobra alternatywa i taka zmiana też tutaj zaszła. No i oczywiście RTX 3070 Ti, cały taki zestaw nieco ponad 7000 zł, no bliżej 7,5, ale bardzo wydajny i porządny zestaw. No wiem, no nie było dawno AMD, więc pasuje do tego wrócić. Oczywiście Ryzen też ma wyższe modele, równie wydajne. Tutaj zmieniamy też platformę i procesor na Ryzena 7 5800X. Oczywiście też będzie w połączeniu już z jeszcze mocniejszą kartą graficzną, bo RTX-em 3080. Tutaj też zachłodzenie już będzie odpowiadał troszkę inny cooler, bo tutaj będzie Fortis 5 w wersji single fan, płyta główna Asus TUF Gaming na B550+, z bardzo dobrym kodekiem dźwiękowym, czyli ALC1200A, te dźwiękówki Asusa bardzo dobrze działają, znaczy nie tylko Asusa, ale ogólnie te serii 1200. Patriot Viper Steel 3600, dysk też Patriota, ten co wcześniej Wam wspominałem, VPN 110, zasilacz XPG Core Reactor 850 W, no i Nvidia GeForce RTX 3080, który też bardzo potania, bo kosztuje 4099 zł, czyli co prawda nie jest to jeszcze ta cena wyjściowa, bazowa, którą widzieliśmy przy premierze, ale już jest coraz bliżej i według mnie no jest to bardzo atrakcyjna cena, bo jeszcze niedawno tyle musieliśmy zapłacić za 3060 Ti. A całość tutaj kosztuje 7763 zł. Jest RTX 3080, pasowałoby też zmienić platformę z AMD na Intela. I tam mieliśmy AMD Ryzen serii 7, tak i tutaj mamy teraz Core i7. Ale 12700F, czyli model z zablokowanym mnożnikiem, ale jest na tyle wydajny, że naprawdę nie trzeba go tak naprawdę mocno podkręcać. Czyli sam procesor 12 rdzeni, 20 wątków, do tego Fortis 5, ale w wersji Dual Fan, żeby było troszkę nam wydajniej. Jak wiemy, no te procesory lubią się troszkę zagrzać.
Gigabyte Z690, Patriot 16 GB, dysk też Patriota, VPN 110, XPG Core Reaktor, tej grafiki jak najbardziej jest wystarczający nawet do mocniejszych, spokojnie daje radę, zapas mocy oczywiście też jest dość wysoki, to jest CWT, to nie jest jakiś tam, że tak powiem, czarna lista, więc spokojnie da radę. I ten zestaw rwiemy za 8353 zł, czyli uważam, że jeśli poszukujecie bardzo wydajnego zestawu komputerowego z wielowątkowym procesorem, to to jest dobry wybór. I teraz będzie zestaw, który tak naprawdę najbardziej potaniał, bo ten zestaw potaniał względem poprzedniego miesiąca niemal o 1000 zł. Oczywiście nie całe, to nie zasługa całego zestawu, a w głównej mierze potaniała grafika. Tak, proszę Państwa, karta graficzna potaniała, tutaj 3080 Ti potaniała najwięcej i ona obecnie kosztuje 5699 zł. Po prostu szał. Jeszcze niedawno widzieliśmy tutaj ponad 6,5 tysiąca zł, a jeszcze nie tak dawno było to niemal 10 tysięcy zł, więc jest bardzo fajna obniżka i jeżeli ktoś ma za tyle pieniążków, to myślę, że jak najbardziej powinien tą kartę graficzną zakupić, więc jest dobrze. Co tutaj mamy? Intel Core i7-12700KF, czyli model z odblokowanym mnożnikiem. On już jest trochę droższy, bo kosztuje prawie 2000 zł, zauważcie. Do tego chłodzenie procesora to już jest I/O, czyli kompaktowy układ chłodzenia cieczą Silentium PC Navis F240. Oczywiście zawsze możecie wybrać też Arctica Liquid Freezer 2 o grubszej chłodnicy, troszkę wydajniejszy. Gigabyte Z690, 16 GB pamięci RAM Patriot, oczywiście DDR4, Patriot 1 TB na M2, oczywiście VPN 110 i XPG Core Reaktor 850 W czystej mocy, oczywiście też z bardzo dużym zapasem, także karcie graficznej na pewno nie braknie. No i wspomniana karta graficzna i taki zestaw nabędziemy za 10 403 zł. Na koniec zaproponuję Wam tutaj trzy zestawy gotowe z oferty X.com. Są to ich markowe zestawy komputerowe. Oni je robią na własnych liniach montażowych, więc jest tam jakaś pewność, gwarancja, że to dobrze poskładane. Oczywiście z pełnym serwisem, można nawet zamówić serwis do domu, nawet ostatnio widziałem. Także są też takie opcje. Pierwsza opcja to jest i5 11 generacji z zablokowanym mnożnikiem, 1 TB dysk, 16 GB pamięci RAM, zaślecz 500W i karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650. Jest to zestaw za 4000 zł. Obecnie wypada to troszkę drożej niż byśmy sobie to złożyli sami. Natomiast jeżeli nie chcemy się bawić w składanie, w konfigurowanie, w układanie tego, podpinanie i mieć obawy, że coś nam się schrzani podczas układania, zagną piny bądź coś innego jeszcze się nam wykrzaczy, to myślę, że warto zainwestować w takiego składaczka gotowca od X.com'u. Następny zestaw to jest za 5000 zł, tu jest też ta sama platforma, oczywiście różni się tylko kartą graficzną, mamy tutaj RTX-a 3050, obudowa jest ta sama, bardzo bym powiedział taka stonowana, niewielka i ciekawie wyglądająca, także myślę, że zestaw też całkiem ok, tym bardziej tych prostszych gier jak Minecraft, LOL, CSGO, czy nawet jakieś może bardziej wymagające, spokojnie nasze pociechy, a nawet i my pogramy, czy nawet popracujemy. Ostatni zestaw to już jest troszkę droższy, za 6,5 tysiąca złotych, w poprzednim miesiącu był bardzo podobny zestaw, z tym, że miał jeszcze Windowsa 11, bodajże, jak dobrze pamiętam. Teraz z niego zrezygnowałem, oszczędzamy 500 zł, także tutaj mam trochę mocniejszy zaślecz, bo 600W, też 1 TB w postaci dysku SSD, więc jak najbardziej zestaw jest troszkę bardziej atrakcyjny, ma już customowe chłodzenie, w sensie, że X.com'u, zestaw gamer, dużo ładniej się prezentuje, szkło hartowane na boku, więc zestaw jak najbardziej fajny i za tą cenę całkiem ok, aczkolwiek myślę, że karty graficzne jak jeszcze stanieją, to myślę, że te zestawy też powinny jeszcze w przyszłości nam troszkę potanieć.
Tyle ode mnie. Słuchajcie, jak zestawy Wam się podobały, jeżeli macie jakieś uwagi, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie jakieś inne zestawy, może na formacie MITX, jak najbardziej piszcie, złożę taki zestaw do następnego zestawienia. Też Wam go zaprezentuję też w tym materiale wideo, więc jeżeli materiał Wam się podobał, to łapa w górę, dzwoneczek, subiczek i widzimy się następnym razem. Dzięki, cześć!